Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam w przystanku Historia w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. A dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Adam Chlebowicz, historyk, wieloletni dziennikarz, obecnie także dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Oczywiście ważna książka. Już jest, proszę Państwa, drugi tom wydrukowany. Książka jest wysmakowana edytorsko i trochę ten druk trwał, bo na targach jeszcze nie była do kupienia, ale już jest. Już, proszę Państwa, proszę wchodzić na stronę ipn.gov.pl, odwiedzać księgarnie stacjonarne. Cała lista na stronach Instytutu Pamięci Narodowej jest dostępna. Książka arcyciekawa, ale zaraz do niej przejdziemy, bo mnie w ogóle fascynuje, tutaj jest poprzednia książka pana dyrektora, Podróż na Wschód. Mnie w ogóle interesuje, panie dyrektorze, skąd te fascynacje wschodem? Nie ukrywam, że to jest dla mnie ważne i bliskie, bo też lubię tamten kierunek. Bardzo miło wspominam no, wszystkie podróże na wschód, krótko mówiąc. Ale żeby odbyć podróż na wschód ze zrozumieniem, co pokazują obie książki, słownik i ta, ona jest też świetnie edytorsko. Mam za internet, więc Państwu nie pokażę środka, ale naprawdę polecam także tę książkę. Skąd się u Pana ta fascynacja wschodem wzięła? Dlaczego Pan ma to ucho i wrażliwość ustawioną na wschód? Jak moje nazwisko wskazuje, rodzina się wywodzi ze wschodu i to w nazwisku niektórzy się dziwią, dlaczego nie CH, no, jest dla ludzi ze wschodu czymś oczywistym, bo nazwisko nie pochodzi od chleba, tylko od gleby, czy albo właściwie od imienia Gleb, a syn Gleba się nazywał Glebowiczem, a ponieważ twardo go wymawiano, to dlatego jest Chlebowicz. Ale muszę powiedzieć, że w moim domu rodzinnym ta tradycja wschodnia, kresowa właściwie nie funkcjonowała. Nie opowiadało się o tych już wcześniejszych epizodach czy pokoleniach mojego rodu, to potem dopiero zacząłem dopytywać już bardziej o dziadka, o pradziadka. Natomiast to było takie indywidualne spotkanie z najpierw postacią księdza Henryka Chlebowicza, dzisiaj błogosławionego. Przypadkowe zupełnie lektura jednego tekstu spowodowała moje zainteresowanie, potem napisanie pracy na jego temat. Potem kolejny etap to ksiądz Władysław Bukowiński. Kazachstan. Kazachstan, też już dzisiaj błogosławiony, czyli wspomnienia z Kazachstanu, to co lubelskie spotkania wydały w podziemiu, a książka ukazała się także nakładem wydawnictwa Spotkania na Zachodzie. Zresztą z inspiracji ówczesnego papieża. Chociaż to wtedy jeszcze nie był papieżem. Karola Wojtyły, właśnie metropolity krakowskiego, który namówił księdza Bukowińskiego do spisania swoich wspomnień, ponieważ ksiądz Bukowiński, kapłan diecezji łódzkiej od miasta Łódzk, a nie miasta Łódź, przed wojną pracował właśnie na tych terenach, ale wcześniej właśnie skończył seminarium w Krakowie, był związany z Krakowem i potem przyjeżdżał z Kazachstanu po 13 latach łagrów i trzech kolejnych wyrokach sowieckich, przyjeżdżał do Polski leczyć się, krótko mówiąc. Jego zdrowie było tak mocno nadszarpnięte i spotykał się z kardynałem Karolem Wojtyłą. Opowiadał niesamowite historie o kościele katolickim w Kazachstanie, w Średniej Azji, w ogóle w Związku Sowieckim. I to właśnie kardynał Wojtyła namówił księdza Bukowińskiego, to trzeba spisać. Ksiądz Bukowiński dokonał tego dzieła, czyli spisał, ale no, wiadomo, nie mogło się ta rzecz ukazać w normalnym obiegu. W związku z tym no, drogą różnych przemycania tego tekstu, no, tekst się dostał na Zachód, tam się ukazał właśnie w Paryżu, potem w Rzymie, no, a u nas w Lublinie. I ten tekst mnie zainspirował do tego, że skoro był jeden ksiądz Bukowiński, to musiało być więcej takich księży. I tak zacząłem szukać, drążyć i okazało się, że tych księży, lekko licząc, jest ponad 100. Potem ta liczba ciągle rosła. No i potem była pierwsza podróż moja na wschód i tutaj zawsze opowiadam taką trochę anegdotę, że
jak to jest z podróżami na wschód. Po pierwszej podróży albo się człowiek zrazi do tego świata i powie, że no, poziom cywilizacyjny jest nie taki, który mi odpowiada, w związku z tym już nigdy więcej tam nie pojadę, albo trochę się przymknie oko na te sprawy cywilizacyjne, a zafascynują nas ludzie, zafascynuje nas historia, spotkane właśnie środowiska, jakieś historie. I tak było ze mną, że ta pierwsza podróż przekształciła się w cały ciąg podróży, jeżdżenia po wschodzie. Początkowo to oczywiście była Litwa, Białoruś, potem Lwów, dalsza Ukraina, no a potem to się, że tak powiem, cały czas przesuwało dalej na wschód, czyli Syberia, Kazachstan, Wyspy Sołowieckie, Jezioro Bajkał. No, różne miejsca odwiedzałem przy różnych okazjach i jakby nieodmiennie mnie ten świat ciekawił, fascynował. W dużej mierze tropiłem tam losy Polaków i spotykałem ich ślady parę tysięcy kilometrów od granicy współczesnej Polski ze wschodem. I zobaczenie takiego nagrobka na przykład w stepie kazachskim, widziałem polskie napisy, ale nawet na terenie Mołdawii, w Kiszyniowie, w Odessie, w dalekim Irkucku, kiedy widzimy napis po polsku, i no, to takie stwierdzenie, nasi tu byli. No tak, nasi tu byli, oni byli zazwyczaj przemocą tam skierowani, czyli zsyłani, deportowani. Choć nie tylko, bo też o tym trzeba pamiętać, że na przełomie XIX-XX wieku, kiedy Rosja carska zaczęła się trochę zmieniać, mnóstwo Polaków wyjechało tam dobrowolnie za chlebem, żeby się kształcić. Jak patrzymy na uczelnie, właściwie każdego typu, medyczne, politechniczne, no może najmniej uniwersytety, to Polacy stanowili w poszczególnych rocznikach w Moskwie, w Petersburgu czy w Kijowie czasami 1/3, czasami 1/2 składu. To jest w ogóle niesamowite, bo Polaków oczywiście proporcjonalnie nie było tylu. Odkrycia geograficzne, geologiczne. To już jest pokłosie, prawda? Oni się albo byli tak jak Dybowski, jak Czerski, byli zesłańcami, ale mnóstwo innych się wykształciło i tworzyło tą kulturę materialną ówczesnej Rosji. Na przykład budowa mostów, budowa kolei transsyberyjskiej, tych różnych nitek kolei transsyberyjskiej, to w dużej mierze Polacy. I odkrycie tego jest naprawdę, naprawdę fascynujące, bo w bardzo trudnych warunkach oni dochodzili jakby do swego, raczej w takim znaczeniu, że właśnie odkrywali tą przyrodę, czy wznosili te konstrukcje mostowe, czy też budynki, tak jak patrzymy w Odessie na przykład, ilu wybitnych polskich architektów działało, jak jesteśmy w Odessie i chodzi się po tych miejscach, to ciągle a to zbudował Polak, to zbudował Polak, to zbudował Polak, więc to jest naprawdę niesamowite, z tego powinniśmy być dumni, tą historię ciągle musimy odkrywać. Trochę o tym jest właśnie podróż na wschód. Tutaj się zgodzę co do specyfiki, jeśli chodzi o podróże na wschód. Ja pamiętam jedną z takich podróży, jaką odbyłem z Kamieńca Podolskiego przez Chmielnicki do Lwowa. Jechałem autobusem, który miał zbiorniki na paliwo, na gaz, na dachu. Jechała z 200 km pani z jakimś oknem w środku, tarasują całkowicie przejście. Żadnych parkingów, stacji, jeżeli się kierowca zatrzymywał za tak zwaną potrzebą, to gdzieś pośród łopianów. Więc to rzeczywiście są historie nieprawdopodobne, ale jak się to wszystko zaakceptuje, polubi, zobaczy pewien też komizm sytuacyjny, to są niezapomniane wrażenia. Pełna zgoda. Co do tych miast, to ja może teraz powiem rzecz nieprawomyślną, ale nie żeby tutaj prowokować Państwa, ale jak byłem na przykład we Lwowie, nawet ostatni raz, to miałem zawsze takie poczucie, no nie chcę wywoływać skandali, ale że to jest tak właśnie architektonicznie, czasami bardziej nawet polskie miasto od Krakowa. Ja wiem, że to już tutaj wielu osobom będzie to zgrzytało w uchu, ale tak to po prostu jest i rzeczywiście cmentarze, przede wszystkim kościoły, zawsze akcent polski. Zresztą do tego przyjdziemy przy słowniku, bo to jest bardzo ważny aspekt tożsamości Polaków, którzy tam pozostają. Świadczenie i o wierze, i wybór katolicyzmu jako opcji polskiej, po prostu. Tak to było na wschodzie.
No dobrze. W przypadku Lwowa to stolica Galicji i Lodomerii w drugiej połowie XIX wieku i rzeczywiście Lwów był miastem, nazwijmy to, ważniejszym niż Kraków, patrząc na ówczesną Galicję i zabór austriacki. Natomiast, i to jest ciekawa konstatacja, w końcu XIX wieku, na początku XX wieku, Lwów w pewnym stopniu był taką prawdziwą duchową stolicą Polski. Dlaczego? Dlatego, że na skutek autonomii tam były dużo większe możliwości kształcenia się Polaków. Znakomity rozwój Uniwersytetu, Politechniki Lwowskiej, literatura. Jak patrzymy, jesteśmy na cmentarzu Łyczakowskim, tam patrzymy na te zastępy wybitnych twórców polskiej kultury, którzy tam są pochowani. No to jest właśnie ten okres. I Warszawa, która jest oczywiście większym miastem w tym czasie, ale jest na peryferiach Imperium Rosyjskiego. Jest bardzo prowincjonalna, można powiedzieć. Oczywiście to była świadoma polityka caratu. Dużo mniej możliwości było, żeby uczyć choćby polskiego. Opisane są wspomnienia różnych rodzin polskich, rodzina Sokołowskich na przykład, urodzeni w Warszawie, oni mieszkają w Warszawie i podejmują decyzję, że wyjeżdżają do Galicji. Dlaczego? Dlatego, żeby ich dzieci mogły się uczyć polskiego. Mówimy tutaj o początku XX wieku. Więc Lwów, to co pan powiedział, architektura tego miasta jest absolutnie europejska. Jak jesteśmy w Budapeszcie, w Pradze, w Zagrzebiu, w Wiedniu, w Krakowie, to widzimy, że to jest miasto, można powiedzieć, na swój sposób bliźniacze w stosunku do tych miast. To wszystko był zabór wówczas austriacki, te miasta, które wymieniłem. Ale ta kultura materialna to absolutnie pokazuje na korzenie, bardzo głębokie korzenie europejskie Lwowa. Dlatego potem dla mieszkańców Lwowa, całej inteligencji, ten cios 39-41 rok, jak to się mówi, za pierwszego Sowieta, to był absolutny też wstrząs i szok poznawczy. Nawet dla komunistów miejscowych, bo wielu działaczy KPP wywodziło się z Lwowa. Druga mniejszość w Lwowie to była mniejszość żydowska, nie ukraińska. To taka ciekawostka, jeśli można powiedzieć. Zresztą to też było znakomicie już przeanalizowane przez jednego z historyków, socjologów w zasadzie żydowskich, który po 68 roku wyjechał do Szwecji, wywodził się z Polski, kiedy badał tak zwaną genealogię tego, co nazywamy żydokomuną, tak obiegowo. Książka wydana przez Żich, polecam Państwu, książka Pokolenie, ale dzisiaj o innych książkach. Udało się, jest drugi tom. Jak w ogóle wpadł Pan na pomysł tej książki, tego słownika? Proszę Państwa, to jest bardzo nietypowy słownik. Zaraz tego przejdziemy, bo jestem pod wrażeniem tej książki w takim znaczeniu, że to nie jest zimne, że to nie są zimne biogramy, tylko to są tak naprawdę opisane historie ludzkie od A do Z. Skąd pomysł, panie doktorze? Pomysł wynikł z tych podróży właśnie, o których mówiliśmy wcześniej, czyli pierwszy wyjazd, drugi, piąty, dziesiąty, ale zwłaszcza ten schyłek lat 80., początek lat 90., kiedy tam stawiałem pierwsze kroki na terenach wschodnich i spotykałem mnóstwo ludzi, którzy no niezwykle mi zaimponowali, którzy no byli i są, choć większość z nich już nie żyje, takimi postaciami pomnikowymi, znaczy pomnikowymi, ale nie ze spiżu, tylko z krwi i kości, którzy zdecydowali się zostać tam, że mieli możliwości wyjazdu w nowe granice Polski. A oni zostali tam po to, żeby... Dlaczego zostali? No właśnie, dlatego zostali, żeby dać świadectwo, żeby podtrzymywać polską kulturę. Rodzinę Stanisława Adamskiego we Lwowie poznałem jako jedną z pierwszych. To pewnie rok 1990. Taka była jeszcze trochę konspiracja wówczas. Nie o wszystkim się mówiło. Pan Stanisław Adamski, jak się okazało, to nazwisko z czasów konspiracji. Oficer Armii Krajowej, mieszkający we Lwowie. Cała rodzina zaangażowana w działalność patriotyczną, niepodległościową, nie waham się tego powiedzieć, a jednocześnie także na niwie Kościoła. Stanisław Adamski i dwa jego synowie jeździli w latach 60., 70. na Podole i tam odnawiali zabytki albo tworzyli wyposażenie kościołów, te, które były czynne. To wszystko się ze sobą łączyło. I
księża, których wówczas poznałem. To było też niezwykłe spotkanie na Białorusi, takie spotkanie, pamiętam, w Żołudku, niedużej miejscowości koło Lidy na ziemi lidzkiej, z księdzem Piotrem Bartoszewiczem. Skromna plebania. Jestem w środku i patrzę na biblioteczkę, która tam się znajduje. Niezwykłe książki, wydania przedwojenne, często jakieś pierwsze wydania Mickiewicza, Słowackiego. Człowiek bierze to do ręki, myślę, to tak jakby, nie chodzi o warunki materialne, tylko chodzi właśnie o tą kulturę duchową. Tak jakby w tych nielicznych plebaniach, jakby w tych miejscach, gdzie byli ci księża, często z tytułami doktorskimi, wszyscy po wyższych studiach, to były w pewnym stopniu takie dawne dwory, jakby, właśnie mówię, nie w sensie materialnym, ale w sensie duchowym, że tam można było znaleźć język polski, polską kulturę, głęboką znajomość polskiej kultury. I to mnie fascynowało. W tych warunkach, 50 lat pod władzą sowiecką, przy takich prześladowaniach, jak to było możliwe, jak to się udało przenieść dalej. I wtedy mi taka myśl się zrodziła, że ci ludzie zasługują na pomnik. Na pomnik właśnie, może nie ze spiżu, ze stali, tylko z papieru, ale papieru, który ma przemawiać. Te osoby są często anonimowe, tylko niektóre z nich są upamiętnione. Legendarny profesor Gębarowicz z Lwowa, no, ostatni dyrektor Ossolineum, no, ma swoje popiersie w Ossolineum, no, bo jest bohaterem. Ksiądz Józef Obremski, patriarcha Wileńszczyzny, ma swój pomnik w Mejszagole, tam gdzie był proboszczem przez długie lata. Natomiast wielu, wielu tych ludzi nie tylko, że nie ma pomnika, ale w ogóle nie ma wspomnienia o nich. Znaczy, nie jest tak, że w pamięci ludzkiej oni nie funkcjonują. Oni funkcjonują, no tylko, że odejdą kolejne pokolenia, jeżeli się tego nie zapisze się tych świadków, którzy opowiedzą o tych postaciach, no to po prostu nikt o nich nie będzie wiedział. A to jest, tu muszę Państwu powiedzieć, naprawdę fascynujący świat. Wydawałoby się, że rok 45, ten Lwów, to Wilno, Grodno, Baranowicze, nagle jakby świat dla polskiej inteligencji ustępuje spod nóg, prawda? No, tu już nie ma być Polski. Władza sowiecka wypycha tych ludzi, wyrzuca. Macie stąd wyjechać, jesteście tutaj niepotrzebni. No co ma robić polski inteligent w Związku Sowieckim, humanista na przykład? A tymczasem doktor Jerzy Orda, historyk sztuki z Wilna, zostaje i mówi: ja tu będę zawsze, bo ja kocham Wilno. Wilno jest moim miastem, nikt mnie stąd nie wygna. Zresztą takie postawy pojawiały się także wśród innych narodowości w drugim tomie, ale i w pierwszym, drugim, ale w drugim tomie akurat jest opisany malarz, który Piotr Siergijewicz, bądź po białorusku Siergijewicz, człowiek, który się uważał za Białorusina, ale ukształtowany w polskiej kulturze, absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Wydziału Sztuk Pięknych, człowiek, który dokładnie tak jak Jerzy Orda powiedział: ja z Wilna nie wyjadę. Wilno jest moim miastem, to jest moja kultura, choćby nie wiem, co tutaj się działo. I przede wszystkim opisujemy tych ludzi, którzy nie dali się sowietyzować. Są różne biogramy, tu nie ma takich, czasami te postacie są czarno-białe, ale czasami są szarości, więc tak jak w życiu i staramy się pokazać całość tego życia. Jest jedna z aktorek, która robiła w Leningradzie karierę. No bo to tak, pani Pitkiewicz, to jest jeszcze właśnie inna kategoria ludzi. Ludzi, którzy nie mieli innego wyboru. Oni się rodzili na przykład w latach 30. w Związku Sowieckim, więc sięgamy także po te życiorysy. One są w ogóle najbardziej skomplikowane. W latach 30. mamy operację antypolską. Polskość jest niszczona totalnie przez Stalina i jego towarzyszy. I jej ojciec, komunista, taki no zaprzysięgły komunista, jest rozstrzelany w ramach operacji antypolskiej, a ona jako dziecko wroga ludu skazana na kilkanaście lat łagrów. I ona w łagrach odkrywa swój talent filmowy, reżyserski, aktorski. Potem nie może wrócić, no wtedy to jeszcze nie był Petersburg, tylko Leningrad, nie może wrócić do swojego macierzystego miasta nad Newą, więc tuła się po Syberii, ale tam
że tak powiem, kształci się, rozwija swoje umiejętności. Często ci ludzie, no, gdzie oni mieli się nauczyć języka polskiego? Ten język polski jest w kompletnym zaniku albo w ogóle go nie znają, ale odkrywają te korzenie. Mówią, dobrze, ale ja jestem z polskiej rodziny. Ojciec, dziadek, pradziadek. I wracają do korzeni. I to staramy się w tej książce opisać. Tych życiorysów, nazwijmy to przedwojennych Polaków, jest stosunkowo niewielu, dlatego że niewiele tej inteligencji przetrwało. Oni w większości dzisiaj leżą w Kuropatach, w Lewaszowie, w tych strasznych miejscach mordów, które są rozmieszczone na całym terytorium wschodnim, nie tylko Rosji, ale Białorusi, Ukrainy. Nie wiem, czy część z Państwa, którzy mieli dziadków, którzy przyszli na świat na terenach II RP, często już w okresie PRL-u mieli wpisywane w dowodzie urodzony w ZSRR. To też był pewien rodzaj zacierania polskości. Mówił Pan o tym aspekcie wiary. Wymieniał księży. Mi przypomina się takie świadectwo biskupa Schneidera, obecnie biskupa Astany w stolicy Kazachstanu, który opowiadał, on jako pochodził z rodziny z korzeniami niemieckimi z terenu obecnej Ukrainy, która została przesiedlona w pewnym momencie do Kazachstanu, że wiara, uczęszczanie w jakiejkolwiek liturgii, chociażby, już nie mówię o mszy świętej, to było po prostu wielkie święto. Msze czasami w tych rejonach odprawiano raz na dwa, raz na trzy miesiące, jak się udało księdzu dojechać. I to nie mówimy o latach 50. i 60., tylko mówimy już nawet o latach 70. czy późnych latach 70., kiedy już był towarzysz Leonid Breżniew pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Te szykany były wciąż bolesne, za odprawianie chociażby mszy księża trafiali ciągle do łagru. Często z nich już nie wychodzili, starano się o to, żeby już nie wyszli. Ale to jest też bardzo ważny aspekt w tych dwóch książkach, panie dyrektorze. To znaczy wybór religii jako wybór czy pozostawanie przy polskości. Tak, no, słusznie pan zwraca uwagę na ten aspekt. Przyznanie się do polskości czy otwarte wyznawanie religii to były rzeczy źle lub bardzo źle widziane w Związku Sowieckim. A zatem ten wybór nie łączył się z żadnymi zaszczytami, z żadną możliwością kariery. Nawet przewidując przyszłość, to trudno sobie było wyobrazić, że to uparte trwanie przy polskiej kulturze, polskim języku czy religii katolickiej, że to w jakikolwiek sposób może przynieść korzyści, profity. Nie. To wszystko dokładnie było skierowane w drugą stronę, a zatem ujawnianie tych rzeczy, upieranie się na przykład przy tym, żeby w paszporcie mieć wpisane narodowość polską. To była odwaga. Po prostu to była odwaga. I to myślę, że powinien być dla nas wzór, niezależnie od czasów, w których żyjemy. Jak widzimy, są na wschodzie bardzo ciągle skomplikowane. Polacy przebywają w więzieniach, są represjonowani w przypadku Białorusi, inni nie mogą swobodnie działać, no i tak dalej, i tak dalej. Ta historia niestety ma swój ciąg dalszy. Natomiast to jest dla nas lekcja taka, że właśnie po pierwsze nie ma tak trudnej sytuacji, jak ona nam się wydaje, że jest bardzo trudna, w której nie można się zachować godnie. I ci Polacy właśnie pokazują, że właśnie bez względu na to, na stopień represji, na bezwzględność tych represji, to ci ludzie po prostu wyszli z godnością z tych sytuacji. Ktoś zada pytanie, ale po co? I oczywiście odpowiedź też będzie taka, że dziesiątki tysięcy Polaków na pewno się zrusyfikowały, przede wszystkim zrusyfikowały, czy też podlegały innym ciśnieniom, ale główny kierunek to był ten. No, wybierając dla siebie, jak się mówiło, dla dzieci, dla wnuków, no, bezpieczniejszą przyszłość. No, po co się narażać? Po co przypominać o tej polskości? No, ale tu właśnie opisujemy w kolejnych tomach słownika tych ludzi, którzy postanowili być wierni polskości. Co ciekawe, to jest też jakiś fenomen polskiej kultury, że byli ludzie innych narodowości, którzy nie tracąc własnej tożsamości narodowej czy religijnej,
wybierali także kulturę polską, co było w ogóle szczególnym aktem odwagi, bo tak już powiedziałem, no, dla Polaka, który jest z dziada pradziada Polakiem, no to jakby to opowiedzenie się jest prostsze, ale byli Białorusini, Żydzi, Litwini, Łotysze i tak dalej. Możemy tu wymieniać postaci, które są opisane na tych łamach, które... No, można powiedzieć, a na co oni liczyli, prawda, żeby pani docent Dora Katznelson, żeby badać Mickiewicza, żeby pomagać polskim kombatantom, żeby wspierać język polski, polską kulturę, środowiska polskie, no właśnie w ówczesnym Leningradzie na przykład. To wszystko się działo nielegalnie. Polskie organizacje nie mogły działać. Mówimy także o latach 70. To dopiero druga połowa lat 80. Ten przełom, za chwilę upadek Związku Sowieckiego, one doprowadziły do tego, że te polskie organizacje, ale także organizacje innych mniejszości narodowych zaczęły powstawać. Więc jest to historia niezwykłego zmagania się tego środowiska. To jest też ciekawe, że często ci ludzie, chociaż znajdowali się w różnych miastach, czasami odległych od siebie o tysiące kilometrów, jak czytamy te ich życiorysy, to widzimy, że ich losy się ze sobą łączą, że oni się gdzieś spotykają, że piszą do siebie listy, że w jakichś takich czy innych sytuacjach nawiązali kontakt i potem ta znajomość dalej się rozwija. To też jest bardzo ciekawe, że powstała taka, można powiedzieć, no GRU, KGB i inne służby zaraz by dopatrzyły się, że to jakaś siatka szpiegowska powstała. Nie, ci ludzie ze sobą współpracowali dlatego, że kochali język polski, polską kulturę i to było tym zwornikiem, który ich do siebie zbliżał. Jeszcze właśnie a propos Kościoła katolickiego, pamiętam relację, jak byłem ostatnio u księdza Adama Przywózkiego, który jest na parafii w Latyczowie, gdzie jest też sanktuarium. To jest taka miejscowość oddalona nie 70 km od Winnicy, tereny I Rzeczypospolitej, kościół jeszcze ufundowany i założony przez zakon ojców dominikanów. I co ksiądz Adam opowiadał na przykład fascynującego, że jak rozpoczął działalność przy kościele, oczywiście multum pracy, przytłaczający, rozpaczliwy widok kościoła w piwnicy, tam był jakiś skład kaloszy, produkcja kaloszy w późnym Związku Sowieckim. Ukraina była jedną z republik, warto przypomnieć, do 91 roku, ale też od nas szczątki ludzkie, właśnie operacji polskiej z 37 roku. Ale co sprawiało, że wierni przychodzili? Ksiądz powiedział dwie rzeczy, nie chwaląc się o tym mówił, tylko po prostu na zasadzie faktu, stwierdzenia takiego kronikarskiego faktu. Po pierwsze, że wokół kościoła zaczął być porządek. Taka misja cywilizacyjna, bardzo prosta. W Latyczowie, jak spadnie deszcz, ciężko przejść miejscowymi chodnikami. Może się to już teraz poprawiło i tego życzę. Drogi też pozostawiają wiele do życzenia. Ale rzeczywiście ten kościół wyróżnia się czystością, schludnością całego obejścia. A po drugie zaczęły przychodzić osoby, które miały polsko brzmiące nazwiska, pomimo tych strasznych mordów z lat 30., które dotknęły bardzo mocno miejscową ludność, czyli nie wiem, kto się nazywa Kozłowska, ja nagle próbowały się dowiedzieć u księdza, czy może jakieś się zachowały zapiski parafialne, bo no, wygląda na to, że jestem z polskiej rodziny. Więc dwie misje, cywilizacyjna i właśnie tej polskości. To byli pierwsi wierni w kościele, a potem stopniowo dołączali pozostali. To jest taka bardzo ciekawa rzecz. Co do Rosji z kolei, też nam uchodźcę, który uciekł już z samej Rosji, ponieważ dostał wezwanie od FSB, był jednym z takich wolontariuszy pracujących dla organizacji związanej z Nawalnym. Uciekł do Turcji via Warszawa, po prostu w Warszawie wysiadł z samolotu i się oddał do dyspozycji Straży Granicznej, prosząc o status uchodźcy. Ale co u niego na przykład zaczęło budzić
też tą świadomość podmiotowości, wolności, bo Rosja jest specyficznym krajem i tutaj te kategorie nasze, europejskie, polskie zupełnie nie przystają. O tym też warto pamiętać, jak się patrzy na Federację Rosyjską, na Rosję. To dwie rzeczy. Znowu polskie korzenie dziadka, a druga rzecz, zaczął uczęszczać na msze święte w kościele parafialnym. Tutaj mówię akurat o rejonie już bliskiego, przykaukaskim, może tak bym to ujął. A drugi właśnie uczęszczanie na mszę świętą i budzenie się podmiotowości, świadomości wolnego wyboru. Jestem człowiekiem wolnym, mogę wybrać. Nie muszę, a mogę. To jest znacząca różnica w głowie, która owego pana, może kiedyś uda się mi go zaprosić tutaj, po prostu budzić. Więc to są bardzo ważne kwestie i aspekty. Panie dyrektorze, my przez całe lata w okresie PRL-u patrzyliśmy tak, za tą wschodnią granicą plus północ, to wszystko Ruscy. Wszystko Ruscy, jakieś kraje nadbałtyckie, Litwa, Białoruś, Ukraina jako podmiotowe państwa, no tego nie było. Patrzyło się jednym longiem, jednym ciągiem. Już o pewnych represjach pan powiedział związanych z Operacją Polską, 37 i konsekwencje. Na jakie szykany jeszcze miejscowa ludność o polskich korzeniach była generalnie narażona? Krótko mówiąc, czy będąc Polakiem można było robić karierę na przykład, nie wiem, urzędnika, naukowca? Jeśli się miało polskie korzenie, chciało się robić karierę, to zazwyczaj ci ludzie ukrywali bardzo dokładnie swoją tożsamość czy swoje korzenie. No, mamy tam, możemy sięgnąć do takich przykładów. Mama Stanisława Szuszkiewicza, pierwszego prezydenta niepodległej, wolnej Białorusi, człowieka, który podpisał akt w Białowieży rozpadu Imperium Sowieckiego, była Polką, pisała wiersze w języku polskim. Matka innego premiera, tym razem Ukrainy, już nie pamiętam, czy to była... No to pomijmy. W każdym razie ci ludzie to, szczegółowo, że tak powiem, raczej zacierali tą tożsamość, żeby robić karierę polityczną, nie wiem, gospodarczą, kulturalną i tak dalej, i tak dalej. Jaka była sytuacja ogólna? Jeden wyjątek to była Republika Litewska, sowiecka ówcześnie. Tam, gdzie istniało rozbudowane szkolnictwo polskojęzyczne. Mówię świadomie polskojęzyczne, bo ono oczywiście było z ducha sowieckie, natomiast w języku polskim były prowadzone zajęcia. I tu oczywiście był pewien zabieg Moskwy. Chodziło o to, żeby skłócić Polaków i Litwinów, czyli jakby na złość Litwinom pokażemy, że tu jest mniejszość polska, ona jest aktywna, żeby ci Litwini za bardzo się nie czuli pewnie. Najwięcej Polaków mieszkało po wojnie, po 1945 roku na terenie Białorusi. Każdy spis to wykazuje. Tymczasem wszystkie szkoły polskie na terenie Białorusi zostały zlikwidowane w roku 1948. Żadna organizacja polska aż do roku 1987, kiedy powstało pierwsze Stowarzyszenie Polaków imienia Adama Mickiewicza w Lidzie, no nie mogło funkcjonować. No i wreszcie Ukraina. We Lwowie są początkowo trzy szkoły. Potem w roku 1962 jedna z nich została zlikwidowana. Zostały dwie. One do tej pory funkcjonują. Obydwie szkoły, szkoła numer 10, szkoła numer 24 we Lwowie, uczy się tam języka polskiego. Ale to pokazuje, jak trudno było być Polakiem, jak trudno było kształcić swoje dzieci. Jeżeli w domu się nie mówiło po polsku, szkoła sowiecka, przymusowa rusyfikacja, język rosyjski obowiązkowy. Więc oczywiście były wyjątki, gdzie kultywowało się tą znajomość języka polskiego, rodziny inteligenckie we Lwowie na przykład. Oni nawet czasu nie zmieniali. Znaczy ten czas, który wiadomo, kiedyś były dwie godziny różnicy pomiędzy Związkiem Sowieckim a Polską, a oni w domach mieli cały czas polski, bo my uważamy, że jesteśmy w Polsce. To było takie symboliczne. No ale oczywiście tych Polaków we Lwowie przykładowo
czy na całej Ukrainie powojennej zostało bardzo niewielu. Tutaj no, trzeba to wspomnieć jako taki czynnik, który wyganiał Polaków z domów. No to jednak były rzezie na Wołyniu czy w Galicji, rzezie UPA, które zostały na nich dokonane i strach przed tym, żeby przeżyć, żeby się uratować, spowodował, że największa liczba Polaków wyjechała właśnie z tych terenów. No, inteligencja polska, to już mówiłem o tym, po pierwsze była zachęcana do wyjazdu, po drugie, no właśnie, co ta inteligencja mogła robić. Ale opisujemy w naszym słowniku także osoby, nie wszystkie osoby tutaj mają wyższe wykształcenie. Część z nich nie mogła zdobyć tego wyższego wykształcenia, ponieważ byli, no nazwijmy to, na indeksie władz sowieckich, w związku z tym nie dopuszczano ich dzieci do tego, żeby się kształciły, żeby mogły zdobyć, studiować na uniwersytecie czy na politechnice. Ale byli ludzie w tamtych czasach, którzy na przykład dbali o cmentarze polskie, o groby polskie, o polskie zabytki. No, ktoś powie, no ale w tych warunkach co oni mogli zrobić? No, ale częściowo dopiero teraz na Białorusi zniszczone barbarzyńsko. To jest jakby to, co się teraz dzieje, to co reżim Łukaszenki zrobił wobec tych cmentarzy, to jest historia, którą my jakby opisujemy ten czas wcześniejszy. Na przykład groby poległych polskich żołnierzy, oficerów i żołnierzy majora Kalenkiewicza, Kotwicza, czyli Surkonty na Białorusi, to ludzie przechowali pamięć o tym, że tych 30 paru poległych z NKWD-stami żołnierzy AK, że oni tam i tam są pochowani. Władza sowiecka tam zrobiła śmietnisko, czy nawet można powiedzieć gnojowisko. To chodziło też o takie upodlenie tych Polaków. Ale Polacy pamiętali. Kiedy tylko było to możliwe, te wszystkie nieczystości zostały usunięte, powstał cmentarz, potem już państwo polskie, oczywiście niepodległe, mogło wspomagać budowę tych cmentarzy. No i teraz i dochodzimy do Anno Domini 2022. Łukaszenka z całą pewnością po, nazwijmy to, potłuszczeniu ze strony Moskwy i Putina niszczy te cmentarze, mówiąc, że tutaj leżą faszyści, że tu są ludzie, którzy walczyli przeciwko Białorusinom. Retoryka godna okresu minionego. Tak, no, kłamstwo jakby wspiera kłamstwo, krótko mówiąc. Armia Krajowa na terenach wschodnich walczyła z wszystkimi wrogami, ale z całą pewnością w pierwszej kolejności z Niemcami. To jest zacieranie, to jest świadome oczywiście okłamywanie swojej opinii publicznej, to jest propaganda bardzo mocno rozpowszechniona. Czy głęboko wierzymy w to, że te cmentarze wrócą, że one zostaną przywrócone, ale to jest także tragedia tych ludzi, tych środowisk, które tam przetrwały i które przechowały pamięć o tych miejscach. No to właśnie ci ludzie jakby uratowali pamięć o tym, gdzie leży major Piwnik Ponury, gdzie leży major Kalenkiewicz. Możemy tutaj tych znanych dzisiaj bohaterów wymieniać. Oni tam ginęli. Przez wiele lat z kraju ciężko było tam przyjechać. Z kraju nie wiedziano dokładnie, gdzie oni leżą. I to tylko ludzie miejscowi. Często ludzie bez wykształcenia. Polacy, oni mówili, tak, tu leżą nasi chłopcy, to są nasi bohaterowie. Tą eksterminację zresztą fantastycznie opisał w swojej książce profesor Grzegorz Motyka, Na białych Polaków obława serdecznie. Książkę polecam. Ale mamy też, tak można powiedzieć, trochę egzotyczne kraje, bo do dzisiaj one są w jakimś sensie na tej mapie państw postsowieckich po prostu ciekawe, też architektoniczno, poznawczo. Łotwa, Estonia. Co tam Polacy robili? W Estonii Polaków zawsze było niewielu, natomiast na Łotwie zdecydowanie więcej. Ta mniejszość polska przed wojną była dobrze zorganizowana, miała swoje szkoły, działał. Niedawno żeśmy obchodzili stulecie Związku Polaków na Łotwie, a zatem te tradycje sięgają czasów znacznie wcześniejszych. No, to możemy sięgać bardzo głęboko do historii średniowiecznej, skąd się tam Polacy wzięli. To zresztą Łotwa jest bardzo ciekawym przykładem, gdzie były bardzo możne rody niemieckie, które się spolonizowały, które przyjęły polską kulturę. Ród na przykład Brelów albo Platerów. To wszystko było niemieckie pochodzenie, znaczy były to po prostu niemieckie rody o niemieckiej kulturze, które przyjęły zupełnie świadomie polską kulturę, spolonizowały się, a potem dały nam bohaterów. Więc tych ludzi naprawdę było sporo. Co oni robili po wojnie?
No, jak powiedziałem, Estonia to niewielka grupa ludzi, ale też te kilka tysięcy Polaków zawsze tam było. Potem w Sowietach można było się, no nie powiem, że zupełnie swobodnie przemieszczać, ale było tak, że na przykład Polacy z Białorusi za chlebem, za lepszą pracą wyjeżdżali na teren Łotwy, na teren Estonii, tam podejmowali lepszą pracę, kształcili się i tam osiadali. Łotwa natomiast to jest inna sytuacja. Jak mówię, te korzenie sięgają tam bardzo, bardzo głęboko. Ta kultura polska, zwłaszcza w inflantach nomen omen polskich, bo są inflanty szwedzkie, są inflanty polskie, czyli ta południowa część dzisiejszej Łotwy z Dyneburgiem, czyli Daugavpils, czy Dźwińskiem jeszcze wcześniej. To jest taki główny ośrodek polskości, ale Polacy także w stolicy Łotwy, w Rydze, zawsze mieszkali, zawsze byli tam obecni i wpływali na losy tego kraju. Ja tu mogę przytoczyć z drugiego tomu losy wybitnej poetki, pisarki Olgi Daukszty. To jest naprawdę niezwykła rzecz. Pani Natalia Szabołtas opisała jej losy i to jest po raz pierwszy tak szczegółowo opisane. Udało się autorce dotrzeć do nieznanych archiwów. Osoba, która pisała przed wojną wiersze, publikowała je, wydawała kolejne tomiki wierszy. Osoba, która była fetowana przez Tuwima, osoba, którą skamandryci bardzo poważali, ona tam się urodziła i została. Miała różne możliwości wyjazdu, ale najpierw opiekowała się swoją mamą. Mama już była bardzo w podeszłym wieku, nie założyła swojej rodziny. Do momentu na Łotwie, podobnie jak na Białorusi, szkoły polskie zostały zlikwidowane w 1948 roku. Ona uczyła w takiej szkole polskiej w Dyneburgu, została pozbawiona tej pracy. Przez jakiś czas uczyła w szkole rosyjskiej. I tam jest opisane takie kuszenie. To jest bardzo przejmujący fragment, kiedy Sowieci oferują jej różne formy pracy. Znaczy, ty strać swoją duszę, ty zaprzedaj swoją duszę, ty się zaprzyj swoich korzeni. To ty przeżyjesz, to ty będziesz mogła tutaj być kimś. I Olga Daukszta podejmuje decyzję, że jednak nie. Ona pod koniec życia pracuje w kołchozie. Ona pracuje w strasznych, upokarzających warunkach. Na szczęście zachowały się różne zapiski. Znaczy, to jest wstrząsający los polskiego inteligenta XX wieku, polskiego inteligenta w Sowietach. Także tych losów jest tam więcej. Te losy Olgi Daukszty przytaczam jako kogoś, gdzie osoba, która być może, której szkoły polskie powinny nosić imię, to powinna być osoba, której teksty literackie i wiersze powinny być analizowane na zajęciach nie tylko polonistyki na studiach, ale być może w szkołach średnich. Ona opisała te inflanty polskie, tą Dźwinę w sposób naprawdę piękny, poetycki i głęboki. Jakże tragiczne losy, że my dzisiaj bardzo mało wiemy o tej osobie, więc tym naszym zadaniem, które sobie postawiliśmy, jest troszkę wydobycie tych ludzi, wydobycie ich z cienia. Troszkę tak jak ekipa profesora Szwagrzyka, która wydobywa z tych dołów śmierci tych ludzi, to my naszą publikacją staramy się wykopać ich po to, żeby pokazać właśnie, jak to byli ważni ludzie, jak ich losy były dramatyczne i jak jesteśmy po prostu im winni pamięć i szacunek, upamiętnienie. Sami Państwo słyszą, szef zespołu redakcyjnego pisał całym sobą, czy nadzorował, pracował nad książką całym sobą. Pan mówi z głębi swojej tutaj takiej pełnej fascynacji. Ja powiem ze swojej strony, proszę Państwa, każdy z tych biogramów to jest osobna opowieść ludzka ze wszystkimi splątanymi losami właśnie Polaka na wschodzie. Polaka, który znalazł się w potrzasku, po Jałcie. W sytuacji czasami bez wyjścia. Jeżeli wybrał chęć pozostania na tym terenie, wybierał czasami najgorszy możliwy los. Ale te wszystkie biogramy są napisane w taki sposób, że tego nie czyta się jak takiej suchej notki encyklopedycznej, która znajduje się, nie wiem, w takich książkach, urodził się to oczywiście cała faktografia z dochowaniem wierności szczegółom archiwalnym, jeżeli się udało dotrzeć, jest zachowana, ale to są żywe
obrazy, żywe historie ludzkie. Przypomnijmy tylko jeszcze, panie dyrektorze, ile osób pracowało nad biogramami, ile ich w sumie jest? Czysta statystyka. Ten zespół cały czas się powiększa. Ponad 30 osób napisało biogramy w dwóch tomach słownika, z czego się bardzo cieszymy. To są bardzo różne kręgi osób. Tutaj to zaproszenie było i jest ciągle aktualne. Kierujemy naprawdę do szerokiego grona twórców. No, znam od lat to środowisko, które pisze, zajmuje się Polakami na wschodzie, stąd obecność wielu profesorów, badaczy, także spoza IPN-u, to co trzeba mocno podkreślić. Tutaj głównie piszą autorzy spoza IPN-u, no bo kryterium było znajomość tematyki, znajomość biografii tych ludzi. Inna kategoria autorów to Polacy, działacze, czy też dziennikarze, naukowcy, którzy ciągle żyją na wschodzie, którzy żyją na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. I od początku też uważałem, że to jest bardzo ważny fragment tego, żeby do tych ludzi dotrzeć, żeby ich przekonać, że ta publikacja jest ważna i żeby ich dzieła, ich opracowania tutaj się znalazły. To, co pan powiedział o sposobie pisania, to taki od początku był pomysł na ten słownik, żeby tych ludzi pokazać jako żywe postacie, żeby to nie było tylko się urodził, studiował, założył rodzinę, umarł. Te wszystkie fakty tam są w tych zapisach. Natomiast chodziło o to, żeby ich pokazać jako żywe osoby, czyli z ich pasjami, z ich zainteresowaniami, z ich czasami jakimiś, można powiedzieć, słabostkami. Stąd jakby przyjęliśmy tutaj taki tok postępowania, żeby jak najwięcej źródeł narracyjnych cytować, żeby opisywać ich jako żywe postacie. Nawet jakieś historie anegdotyczne, które wydarzyły się, które zostały gdzieś utrwalone, staramy się tutaj przytaczać właśnie po to, żeby ich pokazać jako takich ludzi z krwi i kości, prawdziwych bohaterów, ale żywych, nie takich z sokołów pomników. I to myślę, że w dużej mierze się udaje. Dam taki przykład. Udało nam się zaprosić panią profesor Elżbietę Smukłową, która napisała kilka biogramów osób, które ona poznała, które to tak zwany straszny dwór we Lwowie, słynne panie Pelczarska, Sosabowska, Skierska, u których to właśnie pani profesor Smukłowa często bywała, którymi miała taką bardzo ożywioną relację. Pisały do siebie, spotykały się. I o to chodziło właśnie, żeby dotrzeć do takich ludzi, przekonać ich. Pani profesor, warto zostawić to świadectwo. Pani profesor opisała ten straszny dwór w swojej odrębnej publikacji. Natomiast tutaj dla potrzeb słownika, żeby trochę przerobić te teksty, napisać je inaczej, napisać właśnie pod kątem pewnego schematu słownikowego. I to muszę powiedzieć, uważam za jeden z największych sukcesów, że udaje się nabawiać te osoby, nawet bez wielkiego tam przekonywania. I muszę powiedzieć, że zgłaszają się kolejne osoby. Udało nam się zrobić promocję pierwszego tomu na Litwie. No niestety na Białorusi, na Ukrainie nie zdążyliśmy tego zrobić. Jakby tutaj wydarzenia, które mają tam miejsce, nie pozwoliły nam na to, żeby pojechać z promocją. Ale wierzę w to, że to się kiedyś uda. I muszę powiedzieć, ja na spotkaniach promocyjnych zawsze mówię do zgromadzenia publiczności. Może ktoś z Państwa zna taką historię, może znacie autora, a może możecie podsunąć nam imię i nazwisko, a my poszukamy historyka, który zajmie się opracowaniem danego życiorysu. I to się sprawdza. I ja się z tego bardzo cieszę, że ciągle nowi autorzy się zgłaszają, nowe osoby, nowe środowiska, no bo to ma być wspólne dzieło. Planujemy przynajmniej jeszcze dwa tomy, czyli pewnie cztery łącznie, żeby spróbować maksymalnie wyczerpująco opisać te środowiska, opisać tych ludzi. Dla mnie samego, jako badacza, jako historyka, muszę powiedzieć, jest to fascynująca rzecz, bo ileś tych osób, tak jak mówiliśmy w trakcie naszej rozmowy, poznałem osobiście, znałem ich, więc jakby łatwiej mi ich opisać. Ale w trakcie tej pracy, czytając różne opracowania innych autorów, ja odkrywam
nowe postacie i staramy się zdobyć maksimum informacji o tych ludziach po to, żeby się znaleźli w kolejnych tomach i muszę powiedzieć, że to właśnie z punktu widzenia badacza, historyka jest to absolutnie fascynujące zajęcie. Jeszcze na koniec taką rzecz. To nie jest uwaga oczywiście do pana Adama Chlebowicza, bardziej do artystów polskich. Proszę państwa, macie gotowe scenariusze, przynajmniej zarysy, koncepcje, konspekty w tych biografiach. Lepiej by było się temu przyjrzeć. To jest tylko moja sugestia oczywiście do wszystkich artystów, niż zajmować się chociażby walką o złotą waginę. Bo to są, z tego mogły powstać arcyciekawy serial, który miałby wszystkie wątki, szpiegowskie, kryminalne, cała panorama po prostu polskiej nowożytnej historii. Wziąć, czytać, pisać dobre scenariusze, realizować dobre filmy. Bardzo się cieszę, że już drugi tom się ukazał. Odsyłam państwa do księgarni stacjonarnych Instytutu Pamięci Narodowej, niektórych księgarni akademickich, przede wszystkim do strony ipn.gov.pl. Tam państwo znajdziecie wszystkie informacje w zakładce o publikacjach na temat książki. Książka jest w tak zwanej kategorii nowości, bo właśnie się ukazała, świeża, prosto z drukarni. Panie dyrektorze, dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Adam Chlebowicz, redaktor drugiego tomu Słownika Inteligencji Polskiej Zostali na Wschodzie i jednocześnie także dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam do sięgnięcia po tą książkę. Mam nadzieję, że będzie to dla państwa ciekawa, fascynująca lektura.